Byka Satyryka, rocznik satyryczny 2022, wydawnictwo Fundacja Poetajet. Andrzej Wróblewski, kilka fraszek Andrzeja. Fryzjer. Damski fryzjer zwabiał panie na fryzury układanie, niech tak bardzo nie swawoli, bo go kiedyś ktoś ogoli. Aktywista. Raz chciał wiedzieć aktywista, czymże woda jest ognista. Odkąd wchłonął jej łyk duży, partii dłużej już nie służy. Brak go na wyborczych listach. Masażystka. Pewna pani z Rabki miała miękkie łapki. Nimi masowała liczne męskie ciała, w nich wzbudzając chrapki. Rzeźnik. Pewien rzeźnik z miasta Krynki u pań szukał odrobinki. Za tę odrobinkę dam w prezencie szynkę, obiecywał, robiąc minki. Służący. Wykonywał bez spóźnienia wszelkie pani polecenia. Gdy w niej wybuchł pożar, wskoczył jej do łoża, nie odmówił ugaszenia. Mruk. Jakiś skryty w sobie mruk kiedyś walnął głową w bruk. Krzycząc głośno z bólu, tak zrodził w gardle barwny alt. Sam się zdziwił, mówiąc wprost, że ma tak łagodny głos. Andrzej Wróblewski.